Pierwsza odsłona serwisu Szukaj w archiwach powstała w 2009 roku. I chodziło o to, żeby ułatwić pracę użytkownikom archiwów państwowych, którzy do tej pory musieli fizycznie przyjeżdżać do archiwum i korzystać z czytelni. Natomiast w 2016 roku Narodowe Archiwum Cyfrowe razem z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych podjęło decyzję o modernizacji serwisu. Chodziło o to, żeby z jednej strony ułatwić i usprawnić pracę obecnych użytkowników serwisu, to znaczy dodać nowe funkcjonalności, które by potrzebowali, zniwelować ewentualne błędy użyteczności, które były w serwisie, ale też z drugiej strony dotrzeć do nowych grup odbiorców. Ponieważ do tej pory z serwisu korzystali głównie genealodzy i środowiska naukowo-dydaktyczne, naukowo-akademickie, natomiast w serwisie znajduje się też bardzo dużo materiałów, które mogą interesować innych odbiorców. Na przykład materiały ulotne, plakaty, ulotki, afisze, zdjęcia, różna korespondencja, mapy, projekty architektoniczne. I z tych materiałów zakładaliśmy, że też chętnie korzystaliby inni odbiorcy, na przykład dziennikarze, którzy poszukują inspiracji do artykułów, czy artyści. Studenci również, czy nauczyciele historii, czy WOS-u. Zależałoby nam na tym, żeby zbudować taki serwis, który z jednej strony będzie dostępny dla tej obecnej grupy odbiorców, jak również otworzyć go na nowych odbiorców. Prace nad serwisem zaczęliśmy pod koniec 2016 roku. Ostatnie miesiące to było takie zorientowanie się w temacie, co chcielibyśmy zrobić, jak moglibyśmy to zrobić. Natomiast ruszyliśmy tak już konkretnie w 2017 roku. I pierwszym działaniem, które podjęliśmy, to były takie dwudniowe, bardzo intensywne warsztaty u nas wewnętrznie w NAC-u. Chodziło nam o to, żeby zorientować się, co my tak naprawdę chcemy zrobić, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia, ale przede wszystkim zastanowić się, do kogo my chcemy się zwrócić. Kto teraz korzysta z naszego zasobu, czy z zasobu archiwów państwowych, a kto z tego zasobu mógłby korzystać, kto byłby nim zainteresowany. Jakie te osoby mają obecnie doświadczenia z dostępem do materiałów archiwalnych, jakie mają problemy, co im się podoba w tym dostępie, a następnie jakie w odpowiedzi na te zdiagnozowane zagadnienia moglibyśmy im zaproponować funkcjonalności. To był pierwszy projekt Narodowego Archiwum Cyfrowego, pierwszy cyfrowy projekt, który był zrealizowany całkowicie na zewnątrz. Także wszystkie prace były realizowane przez zewnętrznych wykonawców, od prac projektowo-badawczych poprzez cały proces wytwórczy. Myślę, że w całym tym projekcie było zaangażowanych około 20 wykonawców. No, współpraca w związku z tym nie była oczywiście łatwa, znaczy połączenie, koordynacja pracy tych wszystkich wykonawców nie była łatwa, dlatego, bo jeśli jeden się opóźniał, to oczywiście powodowało, że drugi musiał zacząć później pracę. Ale myślę, że dzięki temu, że na samym początku mieliśmy bardzo dobrze zdefiniowane, co my chcemy osiągnąć, co my chcemy zrobić, to nie było takiej sytuacji, że zastanawialiśmy się, w którym kierunku powinniśmy pójść. I za każdym razem bardzo konkretnie odpowiadaliśmy naszym wykonawcom na ich wątpliwości, na ich problemy i dzięki temu ten projekt udało się zamknąć tak jak w tych ramach czasowych, które sobie pierwotnie założyliśmy. U nas wewnętrznie w NAC-u, ponieważ projekt miał wiele produktów, bo to nie było tylko wytworzenie oprogramowania, ale również materiały szkoleniowe, zakup infrastruktury, ale też koncepcje nowych modułów, które mogą w przyszłości powstać w tym serwisie. Dlatego też my wewnętrznie organizowaliśmy ten projekt w oparciu o elementy metodyki PRINCE 2. Natomiast samo oprogramowanie przez firmę deweloperską było realizowane już w Agile'u. Mieliśmy dwutygodniowe sprinty, co dwa tygodnie się spotykaliśmy i omawialiśmy konkretne już wytworzone części oprogramowania, które oni potem mogli poprawiać zgodnie z naszymi wskazówkami, a my widzieliśmy po kolei, jak to oprogramowanie przerastało aż do tej ostatecznej wersji. Mieliśmy takie dwa główne wyzwania. Pierwsze wyzwanie miało taki charakter organizacyjny. To było to, że na budżet na ten projekt uzyskaliśmy z budżetu państwa. To były pieniądze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. To powodowało, że musieliśmy te pieniądze wydać w ramach roku budżetowego.
do końca roku, a tak naprawdę wiemy, że w praktyce to jest połowa grudnia. I też nigdy nie wiedzieliśmy, czy dostaniemy te pieniądze w styczniu czy w marcu, ponieważ wszystko zależało od tego, kiedy zostanie uchwalona ustawa budżetowa. Także my, składając wniosek i określając, jakie prace podejmiemy w danym roku, przyjmowaliśmy pewne założenia, natomiast tak naprawdę nigdy nie wiedzieliśmy, kiedy te pieniądze dostaniemy i czy będziemy w stanie w tym czasie te zaplanowane prace zrealizować. Ostatecznie wszystko nam się udało, natomiast no nie oszukujmy się, że wiązało się to z pewnymi zagrożeniami, jeśli chodzi o realizację, dlatego bo nie mogliśmy wydłużyć umowy z wykonawcą na styczeń czy na luty, tylko właśnie musieliśmy te prace zakończyć zawsze do połowy grudnia. Drugie wyzwanie, to było takie wyzwanie o charakterze merytorycznym, to była kwestia jakby samego charakteru serwisu. Dlatego, bo materiały archiwalne opracowywane są zgodnie z metodyką archiwalną, która jest zgodna z międzynarodowymi standardami. Dotychczasowa odsłona serwisu była zbudowana właśnie w oparciu o tą metodykę. To wynika też z tego, że materiały archiwalne do tego serwisu pobierane są z systemu, w którym archiwa opracowują materiały i o który oczywiście też jest zbudowany w oparciu o tą metodykę. Obecni użytkownicy serwisu znają metodykę archiwalną i dla nich poruszanie się w serwisie, który jest zbudowany w oparciu o tą metodykę, nie stanowi żadnego problemu. Natomiast w związku z tym, że my chcieliśmy dotrzeć również do nowych grup odbiorców, którzy są takimi archiwalnymi laikami, powiedzmy, oni nie znają tej metodyki, nie wiedzą, w jaki sposób materiały archiwalne są opracowywane, jak wygląda praca archiwów i na jakiej zasadzie określone materiały trafiają do określonego archiwum, to dla nich korzystanie z serwisu, który jest zbudowany właśnie w oparciu o tą metodykę, jest dużym utrudnieniem. Także naszym wyzwaniem było właśnie połączenie potrzeb tych odbiorców, specjalistów, którzy bez problemu poruszają się w tym archiwalnym świecie, a z drugiej strony połączeniu potrzeb odbiorców, dla których ten świat jest zupełnie nieznany. I powiem szczerze, że my na samym początku, kiedy zastanawialiśmy się, jak ten serwis powinien wyglądać, stwierdziliśmy, że chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie tak naprawdę dwóch oddzielnych serwisów. Czyli kiedy użytkownik wchodzi na stronę główną, szukaj w archiwach gov.pl, to wybiera, czy jestem specjalistą, czy nie specjalistą. Co oczywiście wiąże się z tym, że tak naprawdę musiały powstać dwa oddzielne serwisy. Natomiast dzięki temu, że zrobiliśmy badania potrzeb użytkowników i dowiedzieliśmy się, w jaki sposób pierwsza i druga grupa odbiorców poszukują materiałów archiwalnych, jakie mają potrzeby, jak wygląda ta ścieżka poszukiwania i potem też dzięki temu, że mieliśmy bardzo dobrych projektantów, udało nam się połączyć te potrzeby w jednym serwisie. I te ścieżki nachodzą na siebie, ścieżki poszukiwania materiałów archiwalnych tych dwóch grup odbiorców nachodzą na siebie i jednocześnie sobie nawzajem nie przeszkadzają. Czyli udało nam się połączyć w jednym serwisie te tak różne skrajne potrzeby.